Jeżeli oglądasz ten film, no to zapewne masz problem z pewnością siebie. Zapewne chodzisz z pochyloną głową, porównujesz się z innymi lub po prostu masz niską samoocenę. Jeżeli chcesz to zmienić, to koniecznie obejrzyj ten film do końca, a poznasz sprawdzone sposoby na zwiększenie pewności siebie, które zresztą sam stosowałem. A jeżeli znasz jakieś inne sposoby na to, jak zwiększyć pewność siebie, no to koniecznie zostaw je w komentarzu. Chętnie się z nimi zapoznam. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zostaw polubienie pod tym filmem, a także zasubskrybuj mój kanał. Jest to bardzo istotne, ponieważ chcę, aby ten film dotarł do jak największej liczby osób. A teraz już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do tematu przewodniego tego odcinka. Pierwsza, najważniejsza rada to przestań przejmować się zdaniem innych. Oczywiście wymaga to odpowiedniego poukładania sobie w głowie pewnych spraw, a mianowicie musisz zrozumieć, że zdanie innych nie definiuje tego, kim jesteś i co powinieneś robić. Bo w końcu kto lepiej jak nie ty zna całą prawdę o sobie. Kolejną rzeczą, jaką jesteś w stanie zrobić dla swojej pewności siebie, jest przekraczanie swojej strefy komfortu. Jeżeli są sprawy, których się boisz, to po prostu weź się za nie i spróbuj je załatwić. Wraz z każdą załatwioną taką sprawą zrozumiesz, że tak naprawdę nie ma się czego bać, a większość obaw z dużą dozą prawdopodobieństwa nawet się nie spełni. Takie działanie pozwoli ci uwierzyć w siebie i będzie bardzo dobrym sposobem na zwiększenie pewności siebie. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest po prostu wzięcie zwykłej kartki i długopisu i wypisanie na niej czynności, w których jesteś dobry. Mówię totalnie poważnie, weź sobie kartkę, długopis, po prostu to napisz. Oczywiście mogą to być najprostsze rzeczy, na przykład umiesz świetnie gotować, napisz to. Dobrze grasz w piłkę nożną, koniecznie umiesz to na liście. Znasz się na komputerach, znakomicie. I tak dalej, a więc zastanów się chwilę, wszystko wypisz i zobaczysz, że poczujesz się o wiele lepiej, a twoja pewność siebie natychmiast wzrośnie. Następną rzeczą, o którą powinieneś zadbać, jest twój wygląd. Tutaj przede wszystkim zwróć uwagę na swoją higienę, czyli nie chodź z przetłuszczonymi włosami, zbyt długą brodą, czy z ubrudzoną twarzą. Oczywiście na wygląd wpływ ma także twój ubiór. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, aby nie chodzić w ubrudzonych ubraniach, żeby nie były one zbyt wytarte i dziurawe. No i najważniejsze, żeby pasowały do ciebie i do twojej osobowości. Odpowiedni ubiór i wygląd sprawi, że nie będziesz prowokował jakichś nieprzyjemnych sytuacji, co ma szczególne znaczenie wtedy, kiedy jesteś na początku swojej drogi do zmiany i jeszcze przejmujesz się zdaniem innych. Kolejną rzeczą, jaką możesz zrobić, to zwizualizować sobie pewne czynności, którymi się stresujesz, a w których chciałbyś się czuć pewnie. Mowa tutaj o różnego rodzaju sytuacjach, kiedy musimy być pewni siebie, czyli na przykład idziesz do szefa i prosisz go o podwyżkę. Wyobrażenie sobie takiej sytuacji, przeprowadzenie jej symulacji, a następnie wykonanie odpowiedniej analizy sprawi, że nie będziesz się w niej czuł już tak bardzo niepewnie, jak było to wcześniej. Kolejną rzeczą, którą możesz zrobić, jest przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała. Warto przyjąć tutaj postawę otwartą, ponieważ może mieć ona wpływ na produkcję poszczególnych hormonów. Mowa tutaj o kortyzolu i testosteronie, czyli o hormonach odpowiadających m.in. za stres czy śmiałość u człowieka. Dlatego jeżeli masz tendencję do przyjmowania postawy zamkniętej, to koniecznie postaraj się to zmienić. Ostatnią metodą, którą zresztą sam stosuję, jest przygotowywanie się do różnych sytuacji. Przypuśćmy, masz jakieś wystąpienie publiczne, bardzo się stresujesz, jesteś niepewny siebie, drżą ci ręce i nie wiesz, co ze sobą zrobić. W takiej sytuacji najlepszym i chyba jedynym rozwiązaniem jest po prostu dobrze się przygotować. Jeżeli będziesz w 100% pewny tego, że znasz dany temat i że jesteś rzeczywiście z tego obcykany i nic cię nie zaskoczy, to zauważysz, że twoja pewność siebie naturalnie wzrośnie w danej sytuacji. To były sposoby na zwiększenie pewności siebie. Jeżeli udało mi się tobie pomóc, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam cię także do obejrzenia moich wcześniejszych filmów, a tymczasem do usłyszenia w kolejnych odcinkach.